Niedziela zesłania Ducha Świętego, rok B. Modlimy się, by Bóg zesłał Ducha Świętego i dokonał w naszych sercach tego, co zdziałał w początkach głoszenia Ewangelii. Kolor szat czerwony. Czytania. Dzieje apostolskie, Psalm 104, pierwszy list do Koryntian, Ewangelia według świętego Jana. Pierwsze czytanie. Usłyszymy opis zesłania Ducha Świętego oraz dowiemy się, jak to wydarzenie odmieniło apostołów. Z odwagą wychodzą na zewnątrz. To już ostatni fragment Dziejów Apostolskich w ramach pierwszego czytania. Od przyszłego tygodnia, w okresie zwykłym, będzie w tym miejscu czytanie ze Starego Testamentu. Przypomnijmy. Dzieje apostolskie opisują rozwój i wzrost młodego Kościoła, który rodzi się ze śmierci i zmartwychwstania Chrystusa oraz zesłania Ducha Świętego. W drugim rozdziale Dziejów Apostolskich Łukasz opisuje zwrot w postawie apostołów, który dokonał się dzięki zesłaniu Ducha Świętego. Dotąd zamknięci i przestraszeni, teraz zaczynają posługiwać się obcymi językami. Piotr wygłasza swoją pierwszą katechezę o ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, po której nawraca się około 3000 ludzi. Rozdział drugi kończy się obrazem wspólnoty pierwszych chrześcijan, żyjących razem, skupionych wokół Eucharystii i głoszących Słowo, których Pan przymnaża wciąż nowych wyznawców. Usłyszymy zatem o momencie kluczowym dla wydarzeń opisanych w Dziejach Apostolskich, będącym ich bezpośrednią przyczyną. Zesłanie Ducha Świętego, które nastąpiło w 50. dzień po zmartwychwstaniu Jezusa, jest początkiem historii Kościoła. Psalm. Napełniasz swoim duchem i odnawiasz oblicze ziemi. To na słowach tego psalmu Jan Paweł II oparł wielką modlitwę za Polskę. Psalm 104 to hymn opiewający wspaniałość stworzenia. Hymn. Bezinteresowna modlitwa uwielbienia zanoszona na cześć Twórcy w świątyni. Wobec bogów pogańskich, na których Izrael napatrzył się w Babilonii, Jahwe jest jedynym stwórcą i ojcem stworzenia. W jego ręku śmiercionośne żywioły nie walczą ze sobą, lecz komponują się w harmonijną całość, aby stworzyć bezpieczny i szczęśliwy dom dla wszelkiej istoty żywej. Psalmistę przepełnia podziw i uwielbienie dla kosmicznego dzieła Pana, które przenika duch jego ojcowskiej miłości. Drugie czytanie. Paweł przypomina zasadniczą prawdę. Duch Święty i jego dary nie są prywatną własnością wierzącego. Służą Kościołowi. Podczas pobytu w Koryncie około 50-51 roku Pawłowi udało się tam założyć wspólnotę chrześcijańską. Młoda społeczność, funkcjonująca w dużym pogańskim mieście, entuzjastycznie przyjęła Ewangelię. Miała jednak poważne problemy.
Trapiły ją spory i podziały wynikające z różnic majątkowych i społecznych. Konkurujący ze sobą liderzy. Rozwiązłość seksualna i libertynizm. Koryntianie zastanawiali się nad sensem małżeństwa i celibatu. Uczestniczyli w ucztach pogańskich i ofiarach składanych bożkom. Zaniedbywali miłość braterską podczas celebrowania Eucharystii, poszukiwali spektakularnych duchowych darów i odrzucali prawdę o zmartwychwstaniu ciała. List świętego Pawła to odpowiedź na pismo otrzymane od Koryntian, ich pytania i problemy. Apostoł rozpoczyna nauką na temat Ewangelii Krzyża i kończy wizją zmartwychwstania. Ewangelia. Mała Pięćdziesiątnica to janowa wersja zesłania Ducha Świętego. Nastąpiła w dniu zmartwychwstania. Ten fragment Ewangelii słyszeliśmy kilka tygodni temu, w drugą niedzielę wielkanocną, ale w wersji dłuższej, gdyż jego kontynuacją jest opowieść o nieobecnym, niewiernym Tomaszu. Słyszymy te wersety ponownie, ponieważ podczas pierwszego spotkania Jezusa z uczniami, opisanego przez świętego Jana, nastąpiła tak zwana mała pięćdziesiątnica, czyli janowa wersja zesłania Ducha Świętego. W Ewangelii według świętego Jana, po zmartwychwstaniu, Jezus ukazuje się cztery razy. Pierwsza ujrzy Pana Maria Magdalena. Następnie Jezus ukazuje się 10 apostołom. Tomasz jest nieobecny, a nie ma wśród nich już Judasza, zamkniętym w wieczerniku z obawy przed Żydami i obdarza ich swoim duchem. Raz jeszcze ukaże się 11 wraz z Tomaszem. Wreszcie nad jeziorem Genezaret zmartwychwstały spotyka Piotra, Natanaela oraz synów Zebedeusza z innymi uczniami. W odróżnieniu od opisu zesłania Ducha Świętego według Łukasza, to z pierwszego czytania, Duch Święty przychodzi tu nie po 40 dniach, ale już w dzień zmartwychwstania Pana. W niczym nie kłóci się to z historyczną wizją Łukasza. Jan podkreśla prawdę, że Duch Święty przychodzi razem ze zmartwychwstałym i wiarą w Niego. Pokój wam. Pierwsze słowa wypowiedziane przez Pana do uczniów oznaczają właśnie tę graniczącą z pewnością wiarę, że On żyje. Podsumowując, koronnym słowem dzisiejszej liturgii i uroczystości zesłania Ducha Świętego, choć nieobecnym wprost, jest stworzenie. Wydaje się, że wspomina o nim tylko psalm responsoryjny. Tymczasem, gdy przysłuchamy się opisowi zesłania Ducha Świętego w pierwszym czytaniu i tak zwanego małego zesłania w Ewangelii i wykładowi świętego Pawła o charyzmatach Ducha w drugim czytaniu, jesteśmy świadkami nowego stworzenia. Najdobitniej pokazuje to Ewangelia. Jezus przekazuje uczniom swoje tchnienie. W raju Bóg tchnął w człowieka, czyniąc go żywą istotą. Zmartwychwstały tchnął na uczniów, przekazując im nowe, swoje życie, wolne od śmierci i grzechu. Duch, którego otrzymują, to nie duch przekonującej mowy lub czynienia cudów. To duch, który w imię Jezusa gładzi i odpuszcza ludzkie grzechy.
Na tym polega dar nowego życia i nadzieja wierzących. Duch Święty usprawiedliwia grzeszników. Ruach to duch wolności. Czyni nas wolnymi. Wszystkie teksty i rozważania zaczerpnięte zostały z książki Zaufaj Słowu, Jutro Niedziela, Rozpoznaj w nim Boga, rok B. Autorstwa księdza Przemysława Śliwińskiego i księdza Marcina Kowalskiego. Wydawnictwo Stacja 7. Zachęcamy do lektury całości. Błogosławionej niedzieli.